Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej prowadzi rekrutację na pierwszy rok studiów. W Bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej można studiować na jednym spośród 9 kierunków technicznych, 3 społecznych, ekonomicznym, 2 humanistycznych oraz 2 medycznych. Rejestracja jest elektroniczna, nie wychodząc z domu można się zarejestrować. Oczywiście późniejszym kandydatem jest ten, który po prostu wniesie opłatę rekrutacyjną i złoży dokumenty oryginalne. Wszystkim tym, którzy chcą studiować u nas w ATH, chciałbym powiedzieć o jednej ważnej jeszcze informacji. Otóż zwykle to jest tak, że po pierwszej turze nie wszystkie osoby zakwalifikowane wpisują się na studia. I dlatego też po pierwszej turze zawsze zostaje, no, zależy od kierunku. Tych miejsc jest więcej bądź mniej na poszczególnych kierunkach. Dlatego też warto śledzić te informacje, które będą ukazywały się na naszej stronie internetowej, ile jest wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. Z pewnością tych miejsc będzie jeszcze dość dużo. Dlatego też ta uwaga ze strony kandydata jest niezbędna, żeby właśnie śledził informacje pojawiające się na stronie internetowej. W ciągu ostatnich lat zdecydowanie poprawiły się na uczelni warunki do studiowania. Proces ten trwa nadal. Uczelnia robi wszystko i to nie jest koniec, aby studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej były studiami przyjemnymi dla studentów. W tym zakresie, w zakresie infrastruktury robimy to, że doskonalimy nasze możliwości lokalowe. Uruchomiliśmy w tym roku przepiękne 4 sale amfiteatralne. W tym następnym roku akademickim uruchomimy największą salę amfiteatralną. Tamte były na 120 osób, ta będzie na 320 osób, w pełni wyposażone elektronicznie. Bielska ATH ma aż 5 tak zwanych kierunków zamawianych, czyli dofinansowanych z funduszy ministerialnych, dzięki czemu najlepsi studenci otrzymują wysokie stypendia. Są to automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, informatyka oraz inżynieria środowiska, a ostatnio także budownictwo. Kandydat na studia, który po prostu, przepraszam, że będę miał odwagę powiedzieć, których cechuje szczególnie lokalny patriotyzm, no znajdują tego, czego chcą w naszej uczelni. Jesteśmy uczelnią publiczną, państwową. Jesteśmy już na drodze do uniwersytetu, a więc uniwersytet to przede wszystkim pokazanie jakości naukowej. Serdecznie zapraszam do nas, dlatego że być może, że ci studenci, którzy teraz przychodzą na studia i będą kończyć cykl magisterski, co sam sobie obiecuję, skończą studia już na uniwersytecie.